One, two, three, to ja, cześć, wasz kolorowy, hiper, super ptak. Jestem waszym super bohaterem, kolorowym ptakiem. Jest to kanał o modzie, o urodzie, o nowinkach show biznesu, o wywiadach z gwiazdami, o tym, co jest ciekawe moim zdaniem, o jakichś fajnych miejscach. Będę w waszych łóżkach, będę w waszych lodówkach, będę w waszych głowach, będę w waszym sercu, będę wszędzie. Trzymajcie się, pa, pa! Cześć! Tak jak obiecałam, na 500 subskrypcji jest czołówka. Szalona, ale kolorowa. Jestem kolorowym ptakiem aż do cna, aż do każdego detalu. Dosłownie i w przenośni. A to jest sukienka, w której byłam na czołówce. Proszę bardzo. Taka. W papuszki. Jest różne ptaszki kolorowe. Patrzcie, jaka ładna. Dyn, 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 dyn. Ha, ha, ha. I kołaniutka. Nie? Fajna taka, nie? A teraz patrzcie się. Dzisiaj jestem ubrana w motylki, takie motyleczki, nie? I takie mam spodnie, takie z palmy, nie? Taka typowo trochę alarajski ptak, takie spodenki, nie? Alarajskie ptaki, takie stylizacja trochę można powiedzieć. A w następnym odcinku będę miała taki ges, bluzeczkę. No i co? I przechodzimy... A, jeszcze co ja mam? Buciki takie, widzicie? Mam takie buciki takie fajne. Takie adidaski, takie oddychające, takie fajne z dziurki. Den, den, den. Takie. Czekajcie, bo się sprzęt urwał. Moment. A tu co mam? Jestem super hiper ptakiem, tak jak mówiłam. Wonder Woman to ja. A teraz jestem Wonder Ptak. Wolony to przy mnie. Krasnale, kurde. No i co? No takie jajka co trzeba porobić, nie? Wiosna idzie, znaczy lato jest. Lato jest, chcica jest. No co, no wesoło jest, nie? No to tu gadać. Takie okularki w maku, takie coś, o. Jeszcze była męska wersja, wyobrażacie sobie? Takie coś? No, trochę takie z ptakiem się kojarzy, nie? No, a jeszcze okularki. Okularki mam takie Priusa, widzicie? Priusa. Prius. Fajne, nie? Bardzo ładne. No. Kosztowały parę stóweczek. 800 kosztowały. Właśnie, żeby się włosami stało. Ja się w ptaka przeobrażam, ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, no naprawdę. Miałam loczki i chłopak mówi, rozczesz, nie? No to rozczesałam i patrzcie, co się stało. Ale to nic. Zrobimy nową fryzurę. No, no i co? No, no zapraszam was na Q&A. Abrakadabra, niech się stanie czarna mamba. No i co? Tą czarodziejską różdżką witam was bardzo serdecznie, moje ptaszki. Jak widzicie, jest czołówka obiecana. Mamy już w tej chwili ponad 500 subskrypcji i to stale rośnie. Stale do góry pniemy się, do góry idziemy. Także na początku chciałam wam przypomnieć, żebyście subskrybowali kanał, oglądali, dawali łapki w górę, komentowali. Napisali, co można zmienić, a co można poprawić. Także każda uwaga będzie wzięta pod uwagę. Tak fajne powiedziane. Każda uwaga będzie wzięta pod uwagę. Każda sugestia będzie wzięta pod uwagę. Każda. Dobra, nieważne. To witam was serdecznie. Przede wszystkim na początku, kochani, chciałam wam powiedzieć, że pozdrowić przede wszystkim bardzo serdecznie moich fanów, wszystkich, bardzo serdecznie tych, co już wcześniej mnie podziwiali, zaraz po programie Idol, tylko ich było tyle, że ja po prostu tego nie zapisywałam, bo to było na Facebooku, na Instagramie i to było bardzo dużo osób. No, mogłam spisać, ale w sumie nieważne. Dużo osób chciało być pozdrowionych. Dlaczego ja sobie tak napisałam, że jeśli chcecie być pozdrowieni na wizji, to napiszcie w komentarzu. No i co? Nawet jedna osoba mi podsunęła pomysł. Damian, zaraz powiem, jak on miał na imię. Damian Woźniak podsunął mi taki pomysł na Q&A, aczkolwiek Damianie, ja i tak miałam zrobić Q&A, tylko chciałam poczekać, aż będzie więcej pytań, ale wyprzedziliście mnie, tak?
No i co? Chciałam przede wszystkim pozdrowić fanów. Pozdrowienia dla fanów. No to tak, to by CLHR w pierwszym odcinku poprosił. MVM Vlog pozdrawiam. Dalej, Kasper Mrozowski wraz z Oliwią Florczyk pozdrawiam. Moim zdaniem pozdrawiam. I jeszcze teraz na Facebooku, oczywiście na YouTubie też wszystkich pozdrawiam, nawet hejterów. No, w sumie im nas więcej, lepiej. Od miłości do nienawiści, od nienawiści do miłości. Tylko skrajne uczucia, bo takie uczucia są najsilniejsze. I tylko wtedy robimy fame. Haha. Pozdrowili mnie też ludzie z zagranicy. Miałam taki konta na swoim koncie Marta Marapiosko, na tym drugim koncie muzycznym. Miałam też pozdrowienia z ludzi z zagranicy, także jeśli byście chcieli wiedzieć, to chciałam tak powiedzieć. No i co? Na FB, kto chciał pozdrowienia? Pani Karolina Sitko, która bardzo ładnie mi napisała, że fajny mam ten kanał, że jestem, że charyzma, że fajny format, że nie ma takich u nas właśnie osób w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję. Faustyna Porębska z koleżanką pisała mi, że jest moją największą fanką i chce być menadżerem, odkryła mnie w Idolu już i chciałaby koncert i napisała, że tam w jej okolicach po prostu jest dużo moich fanów i czy wystąpię i tak dalej. Odpowiadając na to pytanie, jeśli będzie taka możliwość, to jak najbardziej. No nie miałam dużo koncertów, ale myślę, że bardzo bym chciała oczywiście, bo wiadomo, to są jakieś koszty, tak, bo to trzeba wynająć lokal, to trzeba mieć pozwolenie, to trzeba mieć też jakieś pieniążki, żeby zapłacić tam, nie wiadomo, tym, co grają. Także to nie jest też takie proste. A, jeszcze na FB Majka Kuszyńska też mówi, że jest moją najlepszą fanką, największą podobno od Idola, bo dużo osób od Idola mnie już zna. Dalej. Na Instagramie jeszcze ludzie, Toby Ciurylo, Nansu Loren i Kwadratow. No, także pozdrawiam wszystkich, tych, którzy chcieli pozdrowienia i tych, którzy nie chcieli pozdrowień, też pozdrawiam. No i bądźcie ze mną dalej, tak? A teraz zapraszam na Q&A. Czołówka, no to dwie osoby, czy nie, trzy osoby mi napisały, jak mogłaby wyglądać czołówka. Marta Gierszo napisała, że akcenty Iza Kisio połączona ze mną jako centaur z piórami kolorowego ptaka. Ważna rola to muzyka. Dobry pomysł nagranie Be My Lover z Izą. Dużo osób chciało właśnie wywiad z Izą, makijaż z Izą. Chciałam powiedzieć, że makijaż z Izą i wywiad z Izą planujemy zrobić, także mam nadzieję, że fani Izy i moi się doczekają tego wywiadu i doczekają się makijażu, tutorialu z Izą. Także mam nadzieję, że jeśli będziecie cierpliwi, to się chętnie doczekacie. Jan Kowalski, pomysł na odcinek jak monolog pani Basia sama o sobie. Być może, no fajny pomysł, jeszcze nie myślałam o tym, ale być może, czemu nie, można takie coś zrobić. Jeszcze taki ktoś, jedna osoba napisała, że da da di da da, pani Kisio śpiewa na początku, na czołówce, w czołówce śpiewa. Jestem nierozśpiewana w ogóle, oh my. Nie powinnam śpiewać. Znaczy powinnam, ale... Jezu. Dobra, Q&A. No to pierwsze pytanie. To jakiś kiepski rodzaj satyry? Czy naprawdę jesteś tak pojebana? To nie jest hejt, jak ktoś napisał w nawiasie. No to powiem tak. Odpowiem tak. Dla jednego jestem, dla drugiego nie. Skorzystaj z której chcesz opcji. Poza tym tylko wariaci są coś warci. Jeśli chcesz osiągnąć, to nie możesz być zwykłym świrem, musisz być mega świrem. Musisz być zafiksowany na pewnym, na swojej pasji, na tym, co chcesz robić. I tylko wtedy osiągniesz sukces. Taka prawda. A jeśli ktoś jest dżentelmenem, to nie zadaj takich pytań. I nie pisz, że to jest hejt. Bo można to pytanie inaczej zadać. Ale jak to? Każdy ma inny rodzaj wypowiedzi. Każda osoba ma inny rodzaj wysławiania się. Ja uważam, że to jest niedojrzałe, trochę takie niemęskie i brak dobrych manier. No dżentelmeni w każdym razie nie piszą tak, to nie? Ale to mniejsza z tym.
Dalej, gdzie mieszkasz? No to mieszkam w Warszawie w tej chwili już od 3 lat. No to dzielnica Wola. No i co? No, na początku to przyjechałam po prostu w 2012 roku. Przyjechałam z koleżanką. Po prostu tak chciałyśmy zwiedzić Warszawę. I to się tak okazało, że ja tak nie chciałam tak strasznie, tylko chciałam na chwilę, a ona chciała na dłużej osiąść. No i, ale ja miałam szkołę właśnie tą wokalno-aktorską w Krakowie. No i wróciłam, nie, do szkoły, a ona jeszcze została. Ale ona co chwilę chciała mi na miejsce, co chwilę chciała odwiedzać wszystko, a ja chciałam, kurczę, trochę tak poznać do Warszawy. A poza tym z kimś to nie jest to samo, no. Jakoś może ta osoba nie była odpowiednia, bo zawsze mi ciągło do Warszawy. Drugi raz pojechałam w 2015 roku i wtedy już czułam, że to już jest to, że to jest moje miejsce, że tu się dobrze czuję i tak dalej. W sumie ja bym się w każdym miejscu dobrze odnalazła tak naprawdę. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy będę w Londynie, czy będę w Ameryce, czy będę w Chicago, czy będę w Los Angeles, czy Hollywood. Także, czy będę w Krakowie, gdzie również mieszkałam 2 lata. Dalej, gdzie pracujesz? Obecnie pracuję, to jest praca w social mediach. To jest praca na komunikatorach Facebook, Instagram, Snapchat, tego typu. I to jest praca w reklamie. Niestety nie mogę powiedzieć dokładnie, jaka to jest firma i nie mogę powiedzieć dokładnie, czym ta firma się zajmuje, jak funkcjonuje. No chyba, żebyście chcieli wstąpić do tego, ponieważ podpisałam taką umowę poufności. Nie jest to, dostajecie tam umowę o dzieło albo zazwyczaj nie ma umowy. No ale to jest takie chwilowe, tak? Bo też chciałabym założyć własną działalność, tak? Oprócz tego dorabiam na sesjach zdjęciowych. To jest takie moje hobbystyczne zajęcie właściwie, bo na początku to było tak, że po prostu zawsze lubiłam robić zdjęcia, robiłam sobie sesję u mojego przyjaciela. No i w pewnym momencie ktoś mi tam powiedział, że ładnie wychodzę na zdjęciach i tak dalej, że może sobie założę konto na Max Models. W ogóle sama sobie chciałam założyć konto na Max Models. Zaproponował mi sesję na zasadach TFP albo zarobkową. No i później założyłam sobie konto na Max Models, na Mega Models i wtedy już co jakiś czas cyklicznie dostawałam jakieś propozycje płatnych sesji. No i tak czasem dorabiam, trochę na hostesowanie, trochę chodzę też na castingi, chodzę też na różne takie, wiecie, hostesowanie, na jakieś takie targi różne, na castingi, na statystowanie. Nie gram w Ukrytej Prawdzie i tak dalej, tylko na statystowanie. Nie gram jeszcze w epizodzie. Bardzo bym chciała, nie? Jedynie co to udało mi się zagrać też w serialu Friends Forever, a o czym będzie później mowa. Fajny serial internetowy, miała być też wersja filmowa, ale zobaczymy, czy będzie, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że śledzicie na YouTubie. No i co dalej? A, jeszcze mi chłopak pomaga finansowo, jeśli chcecie wiedzieć. No to już sprawa rozwiązana, tak? Dużo osób właśnie nie mówi o tym tak naprawdę, gdzie pracuje. Tak jakby się tego wstydziła na YouTubie YouTuberów, nie? A tak naprawdę większość osób, które zaczynają na YouTubie, to mają pomoc od rodziców, od chłopaka, od po prostu kombinują, nie? A mówią, że są biedni i tak dalej, że sami wszystko osiągnęli. To jest nieprawda, nie wierzcie w to. Ja po prostu wszystko sama musiałam osiągać. A dopiero od niedawna, jak mam chłopaka od jakiegoś 2 lat, bo przez kilka lat sama wszystko osiągałam. A jak, trochę mi był mój przyjaciel, też pomógł, doradza i tak dalej. No i też wiadomo, że nie liczy mi tak, jak normalnie się liczy, nie? Tylko po jakichś mniejszych cenach. Ale wiadomo, że za darmo nic nie ma, tak? A także mój chłopak też mi pomaga od 2 lat też finansowo i dzięki temu też mogę się dodatkowo rozwijać, dzięki temu, że sama jeszcze zapracuję na to, bo kilka lat pracowałam na to, żeby coś osiągnąć, to jeszcze on mi pomaga, tak? To jest nieprawda, że nie mając nic, można coś nagrać. Bo jeśli chcesz tak nagrać coś fajnego, to musisz mieć jakąś jakość tych nagrań, a nie telefonem. Telefonem daleko nie zajedziesz, no bo to jest jednak jakość, a ludzie patrzą na jakość, taka prawda, nie? No, co dalej? Jaki jesteś rocznik? Z jednej strony bym nie chciała o tym mówić, ale z drugiej strony po co to ukrywać, nie? I tak się dowiecie i tak w pewnym momencie. Jak będę na Wikipedii, będę sławna. No to jestem rocznik 89, to jest rocznik oczywiście już wolnościowy. Ja w czerwcu była wolność, nie? W Polsce, 89. Ja byłam w sierpniu, się urodziłam. No to jeszcze byłam w brzuchu, jak już była wolność, nie? No to się urodziłam już, jak była wolność, nie? No to co? Dalej. Czy zawsze byłaś tak kolorowa? No, praktycznie odkąd pamiętam, no to różnie, ale zawsze się wyróżniałam na pewno. Pamiętam, że na początku zawsze ludzie mnie ignorowali, bo ja zawsze miałam dużą wyobraźnię, dużo byłam za takim wizjonerem i na początku ludzie mnie ignorowali,
Albo się śmiali ze mnie, mi dokuczali. Ja tego nie rozumiałam. Ja zawsze miałam facetów za kolegów. Mało miałam koleżanek. No i to jakoś zawsze się podobałam facetom, a koleżanki mi zazdrościły. I to tak nie wiem dlaczego. Może to, że mam taki charakter taki, że nie dam sobie w każdym dmuchać, nie? Jestem z gór w końcu, nie? No i co? I później było tak, że jakoś po stałówce tak zaczęłam tak stopniowo ewoluować. I zaczęłam być taka bardziej śmielsza, nie? Później jakoś tak w gimnazjum poznałam koleżankę, która też jest taka wariatka. No i tak może jakoś bardziej taka się śmielsza zrobiłam. A w średniej szkole to po prostu mało było chłopaków i nie musiałam nadrabiać za chłopaków, nie? No ale praktycznie odkąd pamiętam, to zawsze byłam taka... Tylko ja miałam właśnie takie różne momenty w życiu. Raz byłam taka właśnie spokojniejsza, raz byłam taka bardziej taka żywiołowa. Ale zawsze byłam taka wyróżniająca się. Zawsze miałam coś takiego, że ludzie zawsze mnie zwracali uwagę. Nie było czegoś takiego, żeby coś przez obojętnie. Nieraz było nawet tak, że miałam, szykanowali mnie nawet, wyzywali mnie od różnego, od kurew, nie kurew. Chociaż mnie w ogóle nie znali, oceniali mnie i nie wiem dlaczego. Bo czasami potrafiłam się ubrać w tak dość prowokujący sposób. Albo może, nie wiem, byłam irytująca dla niektórych, nie wiem. No ale ja się tym nie przejmuję po prostu, no i tyle. Robię swoje. Co dalej? Kto cię inspiruje? W sumie ja jestem dla siebie sama inspiracją. Ale tak jak się chodzi o gwiazdy, no zawsze lubiłam Madonnę, zawsze lubiłam Michaela Jacksona, Marilyn Monroe, zawsze lubiłam Kleopatrę. Co jeszcze? To moje takie właściwie drugie alter ego właściwie. Marilyn Monroe, Kleopatra, Britney Spears lubiłam, uwielbiam Dodę też. Pamiętam, lubiłam też metal bardzo też. Lubiłam Marilyn Mansona, bardzo fajny artysta, kurczę. Taki charyzmatyczny i taki ten głos taki chrachowaty, taki fajny. Nie, on jest taki dziwak, ale on jest fajny dziwak, nie? Kto tam jeszcze? Michael Jackson, to już chyba mówiłam. No, Miley Cyrus też lubię. Cindy Lauper. No po prostu no, dużo artystów mnie inspiruje. No, musiałabym wymieniać chyba w nieskończoność, bo ja... Dużo jest tego. Po prostu ja się nie ograniczam tylko do jednego gatunku. Chociaż moje serce tak naprawdę jest w rocku. Taki bardziej ballady albo klasyczny rock. I to jest taki pop rock bardziej, albo rock. Taki klasyczny. Aczkolwiek lubię też muzykę klasyczną i lubię też jakiś tam metal. Lubię też jakąś muzykę też klubową też lubię. Jakoś disco polo mi nie podchodzi. No ale co niektóre piosenki są może i fajne, ale jakoś gatunek mi nie podchodzi, ale co kto lubi. Tak naprawdę, bo o gustach się nie dyskutuje. No i co? Każda potwora znajdzie swego amatora, nie? No i w sumie wszystko tak to trochę lubię, tak, muzykę. Trochę jazzu, trochę bluesu, tak. Amy Winehouse też jest fajna kobieta, była. Ale muzyka miała super. Adele na przykład też bardzo fajna. No i kto dalej? No, no dużo takich inspiracji, musiałam wymieniać nieskończoność trochę. Dalej. A ile zarabiasz? No myślę, że takie rzeczy to raczej nie powinno się mówić, bo to jest takie... Moim zdaniem nie każdy chce mówić o tym, tak? Bo to jest każdego taka indywidualna sprawa. Z jednej strony no to mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, ale powiem tak różnie, zależy. Zależy ile mam zleceń, zależy też jak jest z pracy, bo w mojej pracy to jest tak, ile zarobisz, tyle masz pieniążków, ile sobie pracujesz godzin, bo się pracuje na godzinę, tak? No powiem różnie, raz mniej, raz więcej, no po prostu no... Ale nie będę mówić ile, bo uważam, że to jest osobiste pytanie, także... Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Dalej. Chociaż uważasz na polskie warunki bardzo mało. Dalej. Z czego utrzymujesz się? No to już odpowiedziałam na to pytanie. Ulubiona marka. Marka, no... ja kocham Louis Vuittona. Gucci. No i te wszystkie marki, które wymieniłam, Aldo lubię, Mojito, Moschino, dużo lubię tych marek, Jezu. Ja w ogóle jestem otwarta na bardzo wiele marek, ale głównie te z górnej półki te uwielbiam po prostu. No i co tam jeszcze? Najdroższa rzecz w szafie. No to moja torba za 20 tysięcy z Louis Vuittona. To jest najdroższa rzecz w szafie. Bo ta norki była za 10 tysięcy, a okulary były za 8 tysięcy z Gucci'ego. Chociaż ktoś napisał, że mam z Prady, to te norki, to nie jest Prada, to jest Barberi, tak jak mówiłam. Że fajnie nie byłam w Londynie. Byłam, mam nawet siatkę, co tam jeszcze. Mam chyba taką torbę i Saint Laurent chyba za 15, ale już nie pamiętam. No. Mam pełno tych torebek, jeszcze Armani Jeans, pełno tego jest.
to wszystko w moim też domu, wszystko pozostawało też moim tam w górach, nie? Dobra, dalej. Z czego jesteś znana? Oto moje pytanie z wywiadu. No, z czego jestem znana? Przede wszystkim chyba znana jestem z vloga, znaczy z kanału YouTube, tego tutaj. Ale przede wszystkim chyba najbardziej jestem znana z Idola i z Voice of Poland, mi się wydaje. Idol to chyba najbardziej jestem znana. I z tego, że też udzielałam się na moim poprzednim kanale Marta Marek Piaskowy i może część osób mnie dzięki temu poznała, tak? No i co? Mam nadzieję, że będę jeszcze bardziej znana, nie? Czy chciałabyś zaśpiewać w kolejnej edycji Idola? Nie wiem. Może bym chciała, ale nic na siłę. Zależy, jakie by było jury. Ale myślę, że to chyba nie ma znaczenia. Nawet gdyby było to samo jury, to i tak bym zaśpiewała. Bo ja lubię wyzwania i ja się nie zrażam. Ja się nie przejmuję tym, co mi mówią, tak naprawdę. Bo mnie to jeszcze bardziej, hejt mnie jeszcze bardziej motywuje, tak naprawdę. Jeśli to jest konstruktywna krytyka, oczywiście. Wiadomo, że tam jak ktoś cię wyzywa czy coś, to już moim zdaniem przesada, nie? To tak jest oblewanie kogoś błotem, pomyjami, nie? Ale tak niestety jest, no. Wiadomo, że przez chwilę człowieka może być przykro, ale tak naprawdę ja staram się, ja to mam to w dupie tak naprawdę. Konstruktywna krytyka tak, bo wpływa na to, że ja się staram zmieniać i coś przemyśleć, nie? I staram się coś zmienić, coś najlepsze, nie? A lubię taką pozytywną krytykę. I poza tym lubię oczywiście, jak mnie ulubiacie, nie? To najbardziej lubię. Ja w ogóle, jak jestem wśród ludzi, to ja się tak jakby... Nagle jestem taka troszkę jakby... Nie jestem taka bardziej pewna, znaczy pewna siebie. Zawsze jestem pewna siebie, tylko że ja nie jestem taka hej do przodu w towarzystwie, ponieważ uważam, że nie należy być w towarzystwie zadufanym sobie i trzeba być normalny, nie? I staram się dostosować, nie? Ale ja nie lubię dostosowywać się wiecznie, bo ja nie jestem wtedy sobą, nie lubię, jak mi ktoś coś narzuca, mi rozkazuje. Ja potrafię się dostosować, tylko mnie to męczy po prostu. Ja jestem osobą niezależną i staram się być od zawsze, mimo że staram się do wszystkiego sama dojść tak naprawdę. No i co? I przede wszystkim ja nie lubię tłumów. Lubię ludzi, ale lubię, jak oni mnie podziwiają i lubię, jak oni mnie słuchają i tak dalej. Lubię dla nich występować, bo jak na przykład ja jestem w towarzystwie, to taka jestem bardziej jakaś taka wycofana trochę. Znaczy nie tak całkowicie, tylko taka, no męczę się po prostu, bo muszę robić to, czego nie lubię. No i wtedy się męczę. A ja lubię być sobą po prostu. Dalej. Co chciałabyś zaśpiewać w kolejnej edycji Idola? Co chciałam zaśpiewać? Oj, nie wiem, kurczę, nie myślałam o tym tak naprawdę. Ostatnio mi się spodobały piosenki Miley Cyrus właśnie. Fajna wokalistka. Tylko oczywiście to te najnowsze te piosenki. Nie wiem, może coś z Madonny? Nie wiem właściwie. Nie myślałam o tym tak naprawdę jeszcze. Albo coś z Rihanny, może Diamonds Rihanny. Nie wiem. A z polskiego to pewnie Anię Dąbrowską, Dreszcze. Tak, bo lubię tę piosenkę, no. Ania Dąbrowska, bardzo fajna wokalistka. Co robisz z hejtem? Staram się nie przejmować po prostu. I tyle, olewam. Albo po prostu podbudowuję się tym, bo wiem, że dzięki temu mam większą oglądalność i wiem, że jakaś reakcja z ludzi, tak? Że nie jestem byle jaka. Bo artysta nie może być byle jaki, jak to powiedział kiedyś Kurt Cobain. Artysta nie może być miałki, byle jaki, tylko musi być jakiś, nie? Dalej. Z jakiej miejscowości pochodzisz? Z jakiej pochodzę miejscowości? I tak nie będziecie wiedzieć. To jest, ja urodziłam się ogólnie w miejscowości, takim małym miasteczku Limanowa. To jest Konowego Sącza, Rabka, te okolice, nie? A mieszkam w takiej małej miejscowości, ale nie będę już mówić, bo to wam nazwa i tak wam nic nie powie. Ale pochodzę ze wsi, wcale się tego nie wstydzę, bo uważam, że chłop ze wsi wyjdzie, a wieś słupa nigdy. To nie ma znaczenia, czy mieszkasz na wsi, czy w mieście, bo tak naprawdę ktoś może się wystroić, może być z miasta, a jak się odezwie, to cały ten artuarz po prostu pryska jak bańka mydlana, nie? Tak samo, jeśli ktoś... Ja uważam, że ludzi ze wsi nazywa się wieśniakami z tego względu, że może nie umieją się zachować, nie mają takiej ogłady i przez to nazywa się ich wieśniakami. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale to nie znaczy, że wszyscy tacy są, bo dużo osób na wsi jest taki, że pracuje, studiuje,
stara się i w ogóle ma piękne domy i tak dalej. Także to nie jest tak. Teraz bym powiedziała właśnie, że ludzie bardziej się przeprowadzają na wieś, bo na wsi jest bardziej tak, że ludzie są już... Mi się wydaje, że teraz w mieście się ludzie cofają chyba bardziej do tyła. We wsi ludzie się bardziej rozwijają, bo im zależy bardziej, żeby się coś w swoim życiu zrobić chyba tak naprawdę. Przynajmniej tak jest w moich okolicach, które bardzo serdecznie pozdrawiam, Beskid Wyspowy. Dalej. Z jakiej miejscowości pochodzisz? No to było. Wynajmujesz to mieszkanie? Ja mieszkam, to jest właśnie przyjaciel mojej mamy z dawnych czasów. Jego rodzice przyjaźnili się z moimi dziadkami, jego dziadkowie z moimi pradziadkami, także to była taka znajomość, która trwała już właściwie 40 lat. I ja mieszkam właśnie u znajomego mojej mamy. Znaczy to tak po znajomości, można powiedzieć trochę, nie? Ale spoko, nie? Także wynajmuję z chłopakiem i jest okej, no. Mieszkamy już chyba ponad rok albo dwa lata, już coś takiego. Gdzie pracujesz zawodowo? To już mówiłam, to pytanie. Kim jesteś z wykształcenia? Jestem z wykształcenia? No to ja jestem z wykształcenia technologiem żywności. Specjalność ciaskarsko-piekarska, co mnie kompletnie nie interesuje. Ale tak naprawdę poszłam tylko dlatego, że najbliżej rodzice mi nakazali na coś iść. A wiadomo, wykształcenie jest ważne, ale maturę mam, zawód mam, także... No ale co, no... Później poszłam na... chciałam iść na pedagogikę, ale dostałam się do taki licencjat, ale w końcu nie poszłam. Warowika szkolna z wychowaniem przedszkolnym. Później zrobiłam sobie przerwę rok. Później znowu poszłam na dwa lata takie z Unii Europejskiej, takie studium dwuletnie architektura krajobrazu, ale też znowu chyba przerwałam. Później poszłam na wokalno-aktorskie i też przerwałam na drugim roku i tak. W końcu stwierdziłam, że ja się bardzo studium nie nadaję. Może zrobić jakieś kursy kosmetyczne, bo to mnie interesuje. Nie wiem, może jakiś kurs wizażu, masażu, takie coś. I ja myślałam właśnie w swoim biznesie coś takiego. Albo jakieś inwestycje, nie wiem, nieruchomości i tak dalej. Ja w ogóle, ja bym chciała, nie wiem, jakieś gospodarstwo, albo to jest też jakaś restauracja. Restauracja w stylu Hollywood, restauracja góralska, agroturystyka, to, takie coś mnie interesuje. To jest fajna sprawa. W ogóle nieruchomości, akcje, takie coś, giełda, to jest fajne. To, co mnie interesuje po prostu. I mam nadzieję, że i udało się jakąś tam sumę pieniędzy nazbierać, to mogłabym się tym zajmować, znaczy w sensie inwestować, tak? No wiadomo, że nie będę inwestować, jeśli nie mam jakichś środków. No i co? No to tyle, nie? No to mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. I przypominam o oglądaniu mojego kanału, o subskrybowaniu, o dawaniu łapek w górę i komentowaniu, czy dobrze, czy źle. Każdy komentarz jest w cenie, także pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Pa, pa!